Hej, 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 witam Was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcineczek Farminga 22. Mamy luty i na przyczepie 8,5 tony kukurydzy, o której zapomniałem. W styczniu musimy jechać ją teraz sprzedać. Wrócimy, to zasypiemy sobie pszeniczki, odrobinę damy papunciu naszemu ptactwu i bierzemy się za opryski. Powiem Wam, że strasznie lecą tu FPS-y i prawdopodobnie nie jest to wina Bizona. Jest to prawdopodobnie na 99% wina mapy. Więc chciał nie chciał, będę musiał zmienić mapę. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie i jaką mapę byście polecili. Żeby się przenieść tam. Po prostu przeniesiemy się na inną mapę, weźmiemy sobie podobne hektary, te same maszynki. Tylko w innym miejscu, no. Możecie polecić jakąś mapkę. Chciałbym, żeby ta mapa jednak była dosyć większa, ale te pola były różnej wielkości. Zastanawiam się nad Zdziechowem, czy nie przenieść się nad Zdziechów. Tylko tam irytujące są... Jest to, że pola są po skosie robione i... No i wiecie, że to później źle wygląda, na przykład przy takich ziemniakach, czy przy nawet kukurydzy. Kukurydza nie wygląda za dobrze. No i trochę stratny jestem teraz na tej kukurydzy, że jej nie sprzedałem w styczniu. Ale i tak jeszcze jest w miarę optymalna cena, więc...
Całkiem przyzwoicie. Dobra, zajedziemy sobie na podwórko, zasypiemy pszenicę. I w sumie mamy dwa pola tylko do oprysku, więc nie ma tragedii. To prawda chyba największe pola, ale... Dwa. Ale dosyć dużo opryskiwać, żeby to szybko pójdzie. A nawet chyba całe te 2 tony tej pszenicy, które mam tam na tym binie, przesypię sobie na tą przyczepkę i później w razie czego to pod dach się wepchnie, niech sobie stoi. Ten znak stoi tak, że nic nie widać. Widzę, sąsiady już wapno sypią. A my jeszcze mamy sporo do zrobienia, bo mam do na pewno skultywowania 2 pola pod owies. Właśnie to jest, z tą przyczepką to jest tak paskudnie.
strasznie FPS-y lecą. To jest jeszcze w miarę pusta mapa, na której dużo nie grzebałem. Sprzętu jeszcze nie ma dużo. Jak będzie więcej sprzętu, to po prostu przestanie być grywalna. Dlatego, bo będę chciał mapkę jednak zmienić. I jedziemy. No to jest ładne pole. Thank you.
No i kawałeczek, i dobra, jesteśmy na miejscu. No mi się zdaje, że trzeba będzie po prostu też zainwestować tutaj już i ścieżki robić. Więc będzie to lepiej wyglądać. No jeszcze tego brakowało. Teraz zrobimy sobie kotaczkę na miniaturkę. No jakby były ścieżki, byłoby dużo
i lepiej i ładniej by to wyglądało. Wiem, jest luty, pryskam już w lutym, ale jak widzicie, jest ładnie, nie ma przymrozku. Nadają na noc śnieg i przymrozek, ale to dopiero na noc, a jest, jak widzicie, rano, więc to spokojnie, co ma wciągnąć, to wciągnie. A najważniejsze to pole było dla mnie. Bo to pole tam we wsi, co jest, to dopiero w marcu albo w kwietniu będę pyskał. No i wracamy. No i dobra, moi drodzy, ja nie będę przedłużał odcinka. Tak jak mówiłem, możecie pisać w komentarzach, na jakiej mapie byście widzieli tą serię. I to wszystko, do zobaczenia, cześć.